Dzień dobry Państwu. Zapraszam na rozmowę z prezesem marki Ochnik, Marcinem Ochnikiem. Życzę miłego odsłuchu. Aleksandra Kopyść. Czy jestem osobą, która ma wszystko? No, osobiście uważam, że w większości rzeczy nie mam. Za 10 lat nie będę pracował w Ochniku, no bo może pracować tylko dwie osoby. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Ja się przygotowywałem do najczarniejszego scenariusza. Moim dzisiejszym gościem jest Marcin Ochnik, prezes jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek odzieżowych w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Marcinie, dziękuję bardzo, że mimo tak napiętego grafiku przyjąłeś moje zaproszenie. Mi również było miło się spotkać. Mam nadzieję, że nasza rozmowa będzie na tyle interesująca, że będą chcieli ją słuchacze odsłuchać. Mam nadzieję, jestem przekonana, że tak będzie. Marcinie, moje pierwsze pytanie jest totalnym zaspokojeniem mojej ciekawości. Powiedz mi proszę, czy noszenie nazwiska Ochnik jest przywilejem? Czy to pomaga, czy przeszkadza w codziennym życiu? Na pewno jest zobowiązaniem i jakąś taką odpowiedzialnością. To na pewno bez dwóch zdań. Nigdy się szczerze mówiąc nad tym nie zastanawiałem. Na pewno dla mnie osobiście jest swego rodzaju obciążeniem, takim, które, no dobra, jak ktoś mówi, a to ten ochnik. No czyli czujesz się rozpoznawalny? Z nazwiska. Mm-hmm. Tak, z nazwiska pewnie trochę tak. Natomiast przede wszystkim jest odpowiedzialnością, tak? No bo za tym stoją produkty, za tym stoją jakieś opinie klientów i na pewno to jest coś takiego, że no warto było, żeby tych opinii było jak najwięcej pozytywnych. Oczywiście, to jest bardzo ważne. Chciałabym porozmawiać troszeczkę o początkach firmy Ochnik. Wiem, że twoje zetknięcie z tą marką było trudne, może nawet wręcz brutalne, bo jako 10-letni chłopiec usłyszałeś od swoich dwóch starszych braci, że musisz natychmiast wyprowadzić się ze swojego własnego pokoju. Ja znam tę historię, ale czy mógłbyś opowiedzieć trochę więcej na ten temat naszym słuchaczom? Tak było, ale może to nie tyle było brutalne, co zawsze jakby chłopaki gdzieś kupowali skórę, szyli te kurtki, później je sprzedawali i to był raczej taki podziw. Jak oni o coś poprosili, no to ja czułem się wyróżniony, że mogę w jakiś sposób im pomóc. I rzeczywiście jakby mój pokój, w którym byłem, został przeadoptowany na pracownię krawiecką, tak, w której było dwie osoby, które szyły kurtki. Właśnie znam historię o tej słynnej kurtce, natomiast chciałabym, żebyś opowiedział, jakie były początki firmy, od czego to wszystko się zaczęło? Zaczęło się od tego, że właśnie ojciec stwierdził, że każdy z nas, no może jeszcze ja byłem wtedy mały, ale że warto jest, żeby chłop powinien mieć facet kurtkę, kożuch w zimę, taki ojciec załatwiał skórę, szył te kożuchy, kurtki, no i u nas w rodzinie je mieliśmy. No i rzeczywiście, któregoś razu kupił skórę, Jacek uszył sobie tą kurtkę dla siebie, spodobała się koledze, no i kolega ją odkupił, z jakim musiał dać dobrą cenę, skoro ją zdecydował się sprzedać. I rzeczywiście za te pieniądze kupił skórę na 3 kurtki. No i znów uszył 3 kurtki, sprzedał i kupił na 6 kurtek czy na 8, no i tak się zaczęło, tak? Czyli tak z niczego, można powiedzieć. Czyli wielkie biznesy powstają w takich niepozornych miejscach. Na pewno firma Ochnik, tak. No i jak patrzymy też, jak rozmawiamy z innymi firmami rodzinnymi, to rzeczywiście te początki są tak naprawdę no, z przypadku, ze szczęścia, tak, z jakiegoś takiego dobrego pomysłu. Właśnie w jednym z wywiadów powiedziałeś, że pierwsze biuro firmy Ochnik mieściło się w kuchni rodziców. Skoro całe twoje dzieciństwo było związane z marką Ochnik, a ta firma mieściła się w domu, to zastanawiam się, czy już wtedy wyobrażałeś sobie siebie jako prezesa tej firmy? Nie, to na pewno nie. Natomiast no, gdzieś na pewno podziwiałem chłopaków, patrzyłem na nich, jak oni to robią. Wsiąkałem w to, uczyłem się tego, jeździłem z nimi na bazar Skry, bazar dziesięciolecia, jakby patrząc, jeździłem z nimi po jakieś zaopatrzenie, po zakupy skóry czy dodatków i gdzieś z nimi razem funkcjonowałem i na pewno bardzo ich podziwiałem za to, jak to robili, w jaki sposób, że im wychodzi, że odnoszą sukcesy. To był podziw, ale nie, no dopiero jak byłem w szkole średniej, gdzieś się zastanawiałem, że może jakby już firma też była na tyle duża, że może bym z nimi razem pracował. Oni trochę zaczęli o tym rozmawiać i to się zaczęło trochę później. Na początku to było takie spontaniczne, braterskie obserwowanie. A jak wizualizowałeś sobie swoją przyszłość? Kim chciałeś zostać? W tamtym czasie? W tamtym czasie. Nie wizualizowałem jakoś tak. Nie, wiesz, nie, tutaj trudne bardzo pytanie. A jaka była twoja pierwsza praca?
U rodziców i mycie samochodów. Jeżeli chodzi o firmowa, to mycie samochodów, wykrajanie kurtek, sprzątanie, no i też jedną z prac, które pamiętam, no to były przeprowadzka na ulicę Targową, gdzie przenieśliśmy się z domu rodzinnego zakładem na Targową, no to rzeczywiście tam kilka dni ciężko pracowałem przy przenoszeniu maszyn, stołów i jakby wyprowadzce z naszego domu rodzinnego i odzyskaniu pokoju. Czyli można powiedzieć, że poznawałeś pracę w firmie Ochnik od podstaw. Tak, tak, tak. To raczej było od podstaw. No i jeszcze to, co było jakimś swego rodzaju przywilejem i co wydaje mi się bardzo, bardzo właściwe, to zawsze bardzo często uczestniczyłem w tych takich najważniejszych rozmowach, czy to z osobami pracującymi w firmie, czy jak chłopaki gdzieś tam zastanawiali się, co jak zrobić, no to ja byłem tym, który w tym uczestniczył, słuchał i przyglądał się. Myślisz, że to może być klucz do sukcesu w obecnym prowadzeniu firmy przez ciebie? Myślę, że tak. Myślę, że ja zacząłem pewnie spontaniczne, nieświadome przygotowania do tej roli, którą miałem, już na etapie takiego nastolatka. Marcin, a czym jest dla ciebie sukces? Jak byś go zdefiniował? To chyba być szczęśliwym w tym miejscu, w którym się jest. To tak mi się wydaje. A czy... No bo pewnie, czy sukces osobisty, czy sukces rodzinny, czy służbowy, tak? Zależy w jakim obszarze sukcesie mówimy. A czy ty czujesz się spełniony? Jako biznesmen? Jako zarządzający firmą czuję się, że jestem w dobrym miejscu, we właściwym czasie. Czy jestem spełniony, to nie, no bo mamy jeszcze wiele etapów do zrealizowania, wiele wyzwań, także chyba jako osoba zarządzająca, jak się powie, że jest spełnionym, no to wydaje mi się, że jest to niebezpieczne, bo ta czujność spada. Także na pewno jestem spełniony dotychczasowym sposobem, w jaki pracuję, w jaki żyję. Jestem bardzo ciekawa, czym jest dla ciebie praca? Jaką ona pełni rolę w twoim życiu? No jest dużą, dużą częścią życia. Nie, skłamałbym, jakbym powiedział, że jest inaczej. Z punktu widzenia takiego fizycznej pracy, no to u nas akurat ja pracuję pewnie bliżej 9 godzin. Na pewno problemem jest takie mentalne związanie z ilością spraw, z ilością różnych problemów, złożoności. No i gdzieś to cały czas z tyłu głowy tkwi, ale na pewno stanowi znaczącą część. No i jeszcze jak się coś lubi robić, no to aż tak bardzo się nie cierpi. A ile osób na ten moment zatrudniasz? Obecnie zatrudniamy ponad 900 osób. A iloma salonami zarządzasz? To nie ja zarządzam, to jakby nie ja zatrudniam, nie ja zarządzam, tak mi głupio tego słuchać, ale obecnie mamy 124 salony. Wczoraj otworzyliśmy kolejny. To imponujące, gratuluję. Dziękujemy, mamy super zespół, który to ogarnia na szczęście. Cieszę się bardzo, myślę, że marka Ochnik cieszy się naprawdę bardzo pozytywnymi opiniami wśród waszych klientów, a z tego co słyszałam, podobno bardzo duży wpływ na sukces ma to, jak się klientów po prostu lubi, kocha, szanuje. Wiesz co, na pewno obsługa ma duży wpływ, bo mamy przykłady salonów, w których ta wyjątkowa obsługa powoduje, że te wzrosty obrotów są rzędu 30-30%. Na pewno atmosfera, jedną z naszych wartości firmowych jest atmosfera. I na podstawie badań, które robimy, rzeczywiście wydaje się, że kultura organizacyjna i atmosfera w firmie i w salonach, ona też odpowiada za dużą część tego sukcesu, który Słyszałam właśnie, że zwracasz ogromną uwagę na to, jak wygląda jak wyglądają wartości twoich pracowników, na tą kulturę organizacyjną firmy. A jakie są twoje wartości? Co jest dla ciebie najważniejsze? Co, nasze wartości częściowo pokrywają się z tymi wartościami takimi ogólnoludzkimi, tak? Jakby przykładamy bardzo dużą uwagę do uczciwości, szacunku, dobrej atmosfery, budowania atmosfery zaangażowania, budowania atmosfery wzajemności. Jedną z naszych wartości firmowych jest w zmianach upatruj szansę, czyli też staramy się w miarę szybko adoptować do tej sytuacji, która się dzieje, bo nie ukrywam, że ta rynek odzieży, on cały czas jest w etapie procesu przebudowy i wydaje mi się, że jedną z takich wartości tych w zmianach upatruj szansę powoduje, że bardzo szybko adoptujemy się do tych zmian, które występują na rynku. Wzajemny, tak jak mówiłem, wzajemny szacunek, no i wzajemne godne traktowanie siebie nawzajem, tak jako współpracowników. A czy ciężko jest być liderem? Tak, wydaje mi się, że tak, że to jest ciągła konieczna praca nad sobą,
ciągłe zastanawianie się, co można zrobić inaczej, inaczej, lepiej. Trzeba się pilnować, być cały czas transparentnym, żeby być wiarygodnym wobec osób, z którymi się współpracuje na co dzień. I wydaje mi się, że tak, że jest to duży wysiłek, duża codzienna praca, którą trzeba wykonywać. Skoro powiedziałeś o pracy nad sobą, jestem ciekawa, jakie cechy w sobie cenisz najbardziej? W sobie? Tak, chodzi mi o kontekst taki biznesowy. Konsekwencja, upór w dążeniu do celu. Wiesz co, wydaje mi się, że te dwie cechy, które tak mi się gdzieś nasuwają w pamięci, to są chyba te, które mam po swoich rodzicach. Są to trochę dwie sprzeczności, ale z drugiej strony ojciec miał zawsze taką smykałkę do przedsiębiorczości. Wydaje mi się, że my jako bracia, jak mówię tutaj też, jako w rodzinie z chłopakami, to mamy. I druga rzecz to jest odziedziczone po mamie zaufanie do drugiego człowieka. I te dwie rzeczy, wbrew pozorom, może, nie wiem, sprzeczne, ale one, jeżeli trafi się na właściwe osoby, to mi się zdaje, że się uzupełniają i wzajemnie wspierają. Tak, w połączeniu tworzą coś na pewno bardzo fajnego. Skoro wspominasz o rodzinie, nie mogę nie zapytać o to, jak pracuje się z braćmi, jak pracuje się z rodziną, jak tworzy się taki wielki biznes w gronie rodziny? Wiesz co, my w sumie, chłopaki Jacek i Czarek nie pracują już operacyjnie w firmie, są członkami zarządu, wiedzą, co się dzieje bieżąco, ale nie pracują bieżąco w firmie. Pracują ich dzieci, pracuje moja żona. My w ogóle mamy zasadę, że w firmie może pracować tylko dwie osoby z rodziny. Ojej! Tak, także żeby... Z czego wynika żeby ta zasada? Wydaje mi się, że zarządzanie osobami z rodziny na pewno jest trudniejsze niż zarządzanie osobami, osobami zewnętrznymi, bo jednak mamy te relacje i służbowe, i rodzinne. I podjęliśmy taką decyzję z 10 lat temu. No i się tego trzymamy i mamy ustalone w związku z tym. To w takim razie, jak się pracuje z żoną? Dobrze, utrzymujemy z Agnieszką relacje służbowe. Czasami mi tam powie więcej niż powinna, ale nie, ale muszę przyznać, że wydaje mi się, że oboje jesteśmy osobami odpowiedzialnymi i jakby umiemy w pracy tworzyć tą relację służbową i mi się pracuje bardzo dobrze. Marcinie, zmieniając zupełnie temat, nie mogę nie zapytać o to, czy nosisz ubrania marki Ochnik? Tak, wszystko, co dzisiaj mam poza zegarkiem, jest z Ochnika. No i okulary, tak. Okularów jeszcze nie mamy. To świetnie. Tak, także rzeczywiście ten asortyment też jest jedną, pewnie jesteśmy jedną z unikalnych marek w naszym segmencie, że stale co sezon, co rok dokładamy jakieś asortymenty i w tej chwili mamy już dużą ekspozycję okryć wierzchnich, skórzanych, nieskórzanych, mamy dużą ekspozycję galanterii, walizek, no i w tej chwili od 5 lat jakby cały czas poprawiamy kolekcję tekstyliów lekkich, my to nazywamy, czyli spodnie, koszule, swetry. A co cię inspiruje? Bardzo lubię czytać książki psychologiczne. Na pewno mnie inspirują rozmowy z innymi firmami rodzinnymi, rozmowy z większymi firmami, jak one się organizują, jak one są prowadzone, z czym borykają się główni zarządzający. Lubię czytać biografie ludzi, którzy odnoszą swoje sukcesy w swoich dziedzinach. Rzeczywiście jest to też bardzo inspirujące, próbując zrozumieć, co takiego przyczyniło się do tych sukcesów. Kultura organizacyjna też jest jednym z moich koników. Także. Skoro zaczęliśmy rozmawiać o sukcesie, to zastanawiam się, co według ciebie jest kluczem do sukcesu? To, że trzeba pracować z tym, co się lubi, to bez dwóch zdań nie wyobrażam sobie, żebym pracował z zakresem obowiązków, który nie sprawiałby mi przyjemności. To jest jedna rzecz. Na pewno bardzo istotną rzeczą jest samorozwój, czyli ciągłe doskonalenie siebie, żeby zdobywać większe doświadczenie, większy zakres obowiązków i rozwijać się, bo bez tego jakby utkniemy w miejscu. Na pewno relacje rodzinne pomagają. Relacje rodzinne też pomagają, ponieważ one dają jakiś taki spokój wewnętrzny, taki osobisty. Tak, tak. Bardzo lubię książkę Nawyki warte miliony. Zastanawiam się, jakie nawyki u ciebie sprawiły, że osiągnąłeś tak wiele? Mam szczęście pracować z bardzo dobrym zespołem. Mamy bardzo, bardzo dobry zespół, wielu, wielu osób zaangażowanych, wierzących w nasz sukces. Na pewno ciężka praca. Zaangażowanie.
No i pewnie wiele, wiele tych rzeczy jest. Też tak uważam. Skoro rozmawialiśmy o pracy, rozmawialiśmy o sukcesie, to może porozmawiajmy o pieniądzach. Pieniądze w naszym społeczeństwie często bywają tematem tabu. Często mówi się, że nie dają one szczęścia, choć teraz troszkę to myślenie się zmienia i dużo osób twierdzi, że jest inaczej. A jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy według ciebie bezpieczeństwo finansowe pozwala na poczucie szczęścia? Na pewno bezpieczeństwo finansowe pozwala na poczucie komfortu, że nie musimy, na mniej rzeczy możemy sobie odmówić. Na pewno bezpieczeństwo finansowe z punktu widzenia pracy daje poczucie komfortu, że możemy pracować w większym komforcie, z mniejszą presją, że jak mi się nie uda, to moje życie osobiste się zmieni. Tak, na pewno warto mieć takie swoje prywatne aktywa, które niezależnie od tego, czy w pracy będzie sukces, czy nie będzie, nam pozwolą one bezpiecznie funkcjonować. A miałeś kiedyś poczucie, że pieniądze, kolokwialnie mówiąc, zawróciły ci w głowie? A woda sodowa też gdzieś tam się pojawiła? Był taki moment w twoim życiu? Chyba nie. Jakąś tam, że czasami kupiłem coś droższego niż planowałem, to takie rzeczy miały miejsce. Na razie jeszcze wydaje mi się, że panuje nad sobą i nad wydatkami. No i pewnie Agnieszka by musiała się wypowiedzieć, bo ona ma inne zdanie, mówi, że jestem sknerą. Panuje nad sobą. No i na razie chyba wydaje mi się, że jest bezpiecznie. A propos tego, co mówi żona, to wydawanie czy oszczędzanie? Co jest ci bliższe? Oszczędzanie. Oszczędzanie i inwestowanie, o tak. Niestety w naszym społeczeństwie istnieje niezrozumiałe dla mnie zjawisko, a mianowicie zazdrość. Czy często się z nią spotykasz? Oficjalnie nie. Nie, ja jakby nie odczuwam tego, tak? Pewnie gdzieś to może, jesteśmy społeczeństwem rzeczywiście, pewnie trochę może czasami zazdrosnym, ale ja się z tym nie spotkałem, także nie mogę nic złego słowa w tym obszarze powiedzieć. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czy według ciebie to powiedzenie ma sens? Czy ono jest prawdziwe w kontekście budowania biznesu, zdobywania sukcesów, zarówno zawodowych, jak i osobistych? To stwierdzenie, apetyt rośnie w miarę jedzenia, wydaje mi się, że jest mi bardzo bliskie, ponieważ staramy się zawsze patrzeć długofalowo i rzeczywiście strategicznie, wieloletnio. Moim zdaniem osoba na stanowisku głównego zarządzającego powinna mieć apetyt na stały rozwój, na sukces, ponieważ bez ciągłego rozwoju zostajemy w tym samym miejscu, co w perspektywie kilkuletniej dla firmy może mieć to opłakane skutki w postaci spadku wyników finansowych, braku perspektywy długofalowej. Prywatnie też uważam, że apetyt na życie jest bardzo ważny, żeby się rozwijać, żeby wchodzić na kolejny etap lepszego rozumienia siebie, kolejny etap samorozwoju, wyższy poziom rozwoju. I staram się mieć cały czas ten apetyt na życie. I na sukces też. To jest bardzo ważne w tej rozmowie, bardzo ważne zdanie. Chciałabym wiedzieć, czy w kontekście tego, co powiedziałeś, czujesz presję związaną z zarządzaniem marką Łochnik? Tak, cały czas ta presja. Presja, żeby nie zostać w tyle, żeby dostosować się do obecnych czasów. Tak, ona jest cały czas i wydaje mi się, że na stanowisku, na wyższych stanowiskach kierowniczych, ona niezależnie gdzie jesteśmy, ona jest permanentna. Jeżeli jej nie ma, to wydaje mi się, że trzeba się przyjrzeć, że coś może ze mną jest nie tak. Presja na pewno ma bardzo negatywny wpływ na nasz organizm, wycieńcza go, dlatego zastanawiam się, w jaki sposób się resetujesz. Jeżeli wiemy, co jest tą presją, to wydaje mi się, że możemy się do niej przygotowywać, zarządzać nią, dawkować. Chodzi o to, żeby być świadomym tych zagrożeń, które są dookoła, no bo to jest presja. No i później, jak lubimy swoją pracę, rozumiemy ją, mamy jakąś tam intuicję w cudzysłowie, to ta presja wydaje mi się, że jest mniejsza niż tak patrząc z boku. A na czym według ciebie polega fenomen marki Łochnik? Patrząc z perspektywy właśnie tak, jak się zastanawiam nad tym, to ja się zawsze w jakiś sposób podziwiałem Jacka i Czarka za to, w jaki sposób to robili i wydaje mi się, że bardzo dużą wagę przykładali do jakości produktu, do tego, żeby on był na czasie, do tego, żeby uczciwie
zarządzać ludźmi, uczciwie płacić, gdzieś być takim fair wobec, z jakością produktu, który oferują klientowi i być fair wobec ludźmi, z którymi współpracują. No i my to kontynuujemy, już to nasze nowe pokolenie młodsze to kontynuuje, kontynuujemy to może w sposób bardziej świadomy, przemyślany, zarządzamy tymi wszystkimi elementami. No i patrząc z perspektywy tego czasu, ja mówię, że my jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, dlatego że klienci nam pozwalają tutaj być. Tak, to, że ja tutaj siedzę, na razie klientom podoba się to, co robimy. No i dalej rozwijamy, dalej staramy się też klientowi podawać stale nowe rzeczy, rozwijać koncept salonu, powiększać koncept salonu, poszerzać asortyment, który oferujemy, tak żeby klient się nie znudził ochnikiem, który jest przewidywalny, taki sam od wielu, wielu lat. Właśnie, a jakie są wasze plany biznesowe? Naszym planem biznesowym obecnie jest kontynuowanie otwarcia dużych salonów, otwierania 2 salonów, czyli salonu, w którym są 2 części. Jedna część jest przeznaczona na akcesoria i to jest część galanteryjno-walizkowa. I druga część salonu jest częścią odzieżowo-okryciową. I rzeczywiście to się bardzo spodobało klientowi, wyodrębnienie tej części galanteryjnej. Na razie z punktu widzenia biznesowego to bardzo wypaliło i naszym celem na najbliższe kilka lat jest powiększenie tej naszej sieci 1 salonów w 2 salony. Wiem, że w swoim życiu przeprowadziłeś kilka rozmów rekrutacyjnych. Ciekawi mnie to, czy jest taka, która najbardziej zapadła ci w pamięć? Jeśli tak, to dlaczego? Tak, moja ostatnia rozmowa rekrutacyjna z dziewczyną, która przyszła dyrektorem finansowym, z którą znaliśmy się wcześniej. I to było w COVID-zie, a więc w okresie bardzo, bardzo trudnym dla nas. Powiedziałem jej, że no w sytuacji najgorszej może przyjść do firmy i będziemy musieli przeprowadzić restrukturyzację. Restrukturyzację sanacyjną, czyli jakby pewien proces upadłościowy, bo rzeczywiście w czasie COVID-owym sytuacja była bardzo trudna i nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Ja się przygotowywałem do najczarniejszego scenariusza, a ona właśnie wtedy prowadziliśmy tą rozmowę i ona powiedziała, tak, jestem tego świadoma i podejmę wyzwanie, jak będzie trzeba. Zdecydowała się tak i przyszła do nas. Wspomniałeś o momentach kryzysowych właśnie. Czy często się takie zdarzają? Małe kryzysy regularnie, tak. Duże kryzysy, no to był moim największym kryzysem w historii mojej pracy, no to był kryzys związany z COVID-em. W ciągu kilku dni zostały zamknięte całkowicie centra handlowe, a więc zostaliśmy odcięci od pieniędzy, od wpływów. I co wtedy czuje pan prezes? Wtedy byliśmy wszyscy i w firmie przerażeni, i w inne firmy z naszej branży również przerażone. I rzeczywiście to była niesamowita... No patrząc z perspektywy czasu, to pewnie przygoda, która gdzieś finalnie zakończyła się dobrze i miała wiele swoich pozytywów. My w ciągu 2 tygodni skontaktowaliśmy się z większością polskich firm, polskich marek funkcjonujących w centrach handlowych. Założyliśmy Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług i zaczęliśmy dzień w dzień rozmawiać o kryzysie i próbować docierać do polityków, nagłaśniając temat sytuacji firm z centrów handlowych. Jakby celem było, żeby te koszty COVID-u rozłożyć pomiędzy firmy wynajmujących centra handlowe, no i oczywiście państwo. I rzeczywiście udało nam się to zrobić, ponieważ zapisy COVID-owe dotyczące branży handlu detalicznego były jedynymi tego typu zapisami w całej Unii Europejskiej. Rozmawiając o tym trudnym czasie, muszę zapytać o ryzyko. Czy lubisz ryzyko? Tak, chyba bardzo. Lubię być w 100%, nie wiem, czy może nie tyle ryzyko, co tu lubię być skoncentrowany na 120%. O tak. Na pewno skoncentrowanym na 120% trzeba być na rozmowie rekrutacyjnej i tutaj powrócę do tematu pracowników. Bardzo ciekawi mnie to, na co zwracasz największą uwagę przy doborze pracowników? Wiesz co, u nas obowiązuje zasada, że musimy być dobrzy w 2 obszarach. Z jednej strony musimy znać się na tym, co robimy na naszym zakresie obowiązków, a z drugiej strony przykładamy bardzo dużą wagę do kultury organizacyjnej, czy wartości ochnikowe pokrywają się z wartościami danej osoby.
bo robimy regularnie, przeprowadzamy audyty kulturowe, zbieramy informacje, co pasuje osobom w Ochniku, co nie pasuje. Później staramy się dostosowywać te rzeczy, o których inne osoby mówią. I rzeczywiście ja zwracam na dwie rzeczy uwagę. Czy wartościami pasujemy do siebie, no i czy jesteśmy dobrzy w tej pracy, którą będziemy wykonywali. Mm-hmm. A propos rekrutacji i trudnych pytań, chciałabym Ci zadać jedno z tych najbardziej nielubianych przez potencjalnych pracowników. Gdzie widzi się Pan za 10 lat, Panie Marcinie? My mamy zaplanowaną sukcesję już. Za 10 lat nie będę pracował w Ochniku, no bo może pracować tylko dwie osoby. Mhm. W związku z tym mój syn chce pracować w Ochniku, dlatego miałam ktoś musi odejść. Miałam zapytać o następcę, czy tak. On już jest? Dlatego ja muszę odejść. Za 10 lat mam nadzieję, że będę miał więcej czasu dla siebie. Mam jeszcze jeden projekt, który nie chcę jeszcze głośno mówić, ale mam plan. Tak, mam plan. Zobaczymy, co z niego wyjdzie. To naprawdę bardzo ciekawy plan na przyszłość. Natomiast tutaj muszę zapytać o syna. Czy to jest następca? Nie. Tutaj my akurat jest nas trzech wspólników. Mhm. Mamy zasadę, że pracujemy, przychodzimy do firmy i pracujemy, zaczynamy pracę od podstawowych stanowisk. To, gdzie on będzie, to trzeba było zapytać już jego. Mhm. Ja mu zwolnię miejsce, żeby mógł pracować w firmie. To, gdzie on będzie, to już naprawdę trzeba będzie pytać jego. Na pewno mamy zasadę, w której osoby z rodziny są tak samo traktowane, jak osoby pracujące z zewnątrz. Mhm. Czy to wynagrodzeniem, czy różnego rodzaju przywilejami. Także to już nie do mnie pytanie. Ja bym chciał, żeby pracował w Ochniku. Tak, pewnie chciałbym na pewno. A to, gdzie będzie pracował, na jakim stanowisku, to już jest jego decyzja, jego determinacja. Rozumiem. A zmieniając teraz zupełnie temat, zastanawiam się, jak wygląda Twój dzień? Twój dzień pracy. Mhm. Od kilku miesięcy wstaję o 6 rano, zaczynam pracę o 7. I generalnie każdy dzień jest podobny. To są głównie spotkania z różnymi działami i koordynacja, i trochę taka koordynacja, tak? Mhm. Na pewno z punktu widzenia firmy ja odpowiadam za strategię i ja odpowiadam później, żeby te poszczególne elementy strategii, one były dobrze wdrożone w poszczególnych działach. No i oczywiście jest wiele bieżących zakłóceń, które zakłócają mhm. wprowadzanie tego, no i o tym rozmawiamy, tak? I to jest głównie moja chyba praca. Mówisz o tym, że na co dzień spotykasz się z wieloma osobami. Zastanawiam się, czego najbardziej nie lubisz wśród ludzi? Czego najbardziej nie lubisz w ludziach? Może nie ma... Chyba nie mogę mówić, czego nie lubię. Na pewno nie wyobrażam sobie pracy bez wzajemnego zaufania, mhm. bez wzajemnego szacunku. I cenię sobie elastyczność, to co rozmawialiśmy o dostosowywaniu się do szybkich zmian, to są jedne z istotniejszych elementów, które wpływają później na sukces w dalszym etapie funkcjonowania. Pomysł na biznes, pracowitość, konsekwencja, finanse. Wszystko to składa się na sukces, o którym dzisiaj tak dużo rozmawiamy. A szczęście? Jaką rolę według Ciebie pełni szczęście w osiągnięciu sukcesu? Czy Ty je masz? No właśnie, co się rozumie przez definicję szczęścia? Ja kiedyś za definicję szczęścia uznawałem, że będę mniej pracował, mniej będę miał wyzwań, mniej problemów. No i nigdy takiego szczęścia nie zeznałem. Obecnie trochę przekwalifikowałem definicję szczęścia i definicją szczęścia jest to, że pracuję z ludźmi, z którymi się dobrze czuję, pracuję w miejscu, wykonuję pracę, która mi sprawia przyjemność mimo wielu trudności i wyzwań. Mam dom i rodzinę, do której chętnie wracam. Mam bardzo dużo pracy, z którą sobie często nie radzę. To też uważam już za szczęście. Nie tyle za szczęście, co to jest element życia, który jest nieodzowny, tak, że zawsze mamy wiele rzeczy niezrobionych. Także na ten moment wydaje mi się, że czuję, mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy, mhm. mimo tej wielkiej złożoności, którą musimy wspólnie i w pracy, i w domu ogarniać. Tak, ale wydaje mi się, że jestem w tym miejscu, w którym jest mi dobrze.
ciężko i dobrze. Jesteś osobą, która w oczach innych ma w życiu wszystko, dlatego jestem ciekawa, czy są prezenty, które mogą cię jeszcze zaskoczyć, czy są rzeczy, które jeszcze mogą cię zaskoczyć? Czy jestem osobą, która ma wszystko? No, osobiście uważam, że w większości rzeczy nie mam. Rzeczywiście mogę pojechać, lubię podróżować i mogę pojechać na wakacje tam, gdzie chcę. My możemy zjeść, lubię zjeść, też mogę zjeść tam, gdzie chcę, ale tych rzeczy jest tak dużo, że jakbym miał mieć jeszcze więcej, to bym i nie skonsumował, i bym się chyba zatracił w tym mieniu wszystkiego. Także ja lubię swoją pracę, lubię zespół, one mi dają dużo, dużo radości i pod tym kątem rzeczywiście czuję się w jakiś sposób spełniony. To jest najważniejsze. Muszę jeszcze zapytać o Garwolin. Dlaczego właśnie tutaj mieści się główna siedziba firmy Ochnik, skoro tak naprawdę, biorąc pod uwagę waszą ogromną potęgę, mogliście wybrać sobie każde inne miejsce? Na pewno rodzice urodzili się koło Garwolina, my od początku zamieszkaliśmy w Garwolinie. Tutaj były nasze korzenie, rzeczywiście. Teraz dużo, dużo firm swoje siedziby ma w Warszawie czy w innych dużych miastach z Garwolina. Ja jestem osobiście patriotą lokalnym i jestem za tym, żeby siedziba była tam, gdzie się prowadzi główną działalność i żeby wspierać z tych podatków, które płacimy, żeby wspierać naszą społeczność lokalną. To na pewno jest to ruch przemyślany, o którym rozmawialiśmy kilka razy, że chcemy być firmą z siedzibą w Garwolinie. A jakie jest twoje największe marzenie biznesowe? Może nie jest ono do końca biznesowo, to jest biznesowo-rodzinne. To na pewno chciałbym, żebyśmy przeszli z sukcesem wymianę pokoleniową, która u nas będzie następowała na przestrzeni kilku lat. Chciałbym, żeby firma dalej kontynuowała ten swój sukces, który mamy obecnie. Marzeniem jest, żebyśmy stali się też firmą, która działa na kilku albo kilkunastu rynkach zagranicznych. A jak to wygląda w tym momencie, jeśli chodzi o rynki zagraniczne? W tej chwili mamy spółkę w Niemczech i mamy spółkę na Ukrainie. Mhm. I działamy na dwóch rynkach. No i chciałbym, żebyśmy dalej podobali się, chciałbym, żebyśmy mieli dużo siły i energii, żebyśmy dalej podobali się klientowi z produktami, które oferujemy. Tego wam życzę, ale chciałabym jeszcze, podsumowując naszą rozmowę, zapytać o to, co sprawia ci w życiu największą radość? No, praca z tym zespołem, który mamy. Mhm. Spędzanie wolnego czasu w domu rzeczywiście też mi bardzo, bardzo mi się podoba. Ostatnio młodszy syn mnie trochę zaprząg do wędkowania, też mi się bardzo, bardzo podoba. Praca i później taki już odpoczynek refleksyjny, domowy. Coraz bardziej mi się też podoba bycie w domu. Świetnie. W takim razie ja życzę ci jak najwięcej radości w życiu, dużo czasu spędzonego w domu, w rodzinie, sukcesów zawodowych, poczucia spełnienia, satysfakcji z codziennej pracy, no i oczywiście zdobywania kolejnych szczytów biznesowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Było to dla mnie bardzo inspirujące spotkanie. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję.